Dzień dobry, my pojechaliśmy z Mikołajem na zakupy i akurat jest papryka na promocję, mamy przepyszny przepis na taki ketchup z papryki, także bierzemy sporo tego, bo mamy tutaj kilka worków, ale fajnie, bo już czailiśmy się, w tamtym roku nie udało nam się zrobić, bo przehulaliśmy ten czas, gdy papryka była tańsza, a w tym roku wydaje mi się, że będzie całkiem sporo, tylko muszę znaleźć słoiki, bo to jest najlepszy przepis na ketchup ever, słuchajcie. Mniam. Pokażemy wam, jak będziemy go robić. No, natomiast teraz Mikołajowi wychodzi tam jakiś kolejny ząbek i średnio się czuje, nie? Ale jesteś dzielny. Bardzo jest dzielny, bardzo. Mama była mniej dzielna, jak mi ósemki wychodziły. Proszę, możesz przykleić. Okej, pierwsza jest. Proszę, druga. Pięknie. Proszę. Ekstra. Świetnie ci idzie. Tak, mówiliśmy tam na poprzednim jakimś vlogu, już nie pamiętam którym, ale jakiś tam jeden z poprzednich, zepsuł się ślimak w piecu. No i rura też już była przegryziona, więc jest nowa założona, jest założony nowy ślimak. I jak widzicie, piec stoi na podnośniku. Nie dało się tego zrobić inaczej, jak odsunąć cały piec, odmontować z instalacji, bo tutaj jest za blisko był ściany. I akurat ślimak jest ze strony ściany, więc niestety trzeba było wszystko odsunąć. Co za tym idzie, niektóre rurki były po prostu na stałe, jak widzicie, trzeba było je poprzecinać, żeby się dostać. Tam jest więcej poprzecinanych rurek, bo po prostu tak to było zrobione, że nie było możliwości jakby odkręcenia tego pieca. Trzeba było wszystko porozcinać. No i teraz będziemy to wszystko naprawiać po kolei. No niesamowity syf, masakiera po prostu. A nasz stary ślimak wygląda właśnie tak. O, tu są tylko dwie części. On po prostu tutaj przegnił i się złamał. Mimo że, kurde, suszyłem ten węgiel, wiecie, że wrzucałem raczej suchy węgiel zawsze, bo zawsze go suszyłem w kotłowni, to i tak się zdupcyło, więc ciężko. A tutaj jest ta rura, która przegniła tutaj. Ja ją tutaj kleiłem poxipolem, więc ona tutaj sobie dawała radę i nie było z tym jakiegoś problemu, bo najpierw była mała dziurka, ja to zakleiłem, później większa, zakleiłem i tak sobie to szło. Natomiast gdy już poszedł całkowicie tutaj ślimak, to już się z tym nic nie dało zrobić i trzeba było po prostu piec rozmontować. A tutaj jestem w trakcie robienia mebli na taras. Na razie tutaj część dolna, tutaj jakiś boczek, żeby się było o co oprzeć, jakaś dodatkowa półeczka. No i działam po kolei i tutaj wykorzystuję właśnie te belki, które kupowaliśmy w Castoramie. Na to przyjdą jeszcze te deski, które tam są z tyłu. Wszędzie na razie bałagan. Tu takie poduszki zamówiliśmy na tą rogówkę, która będzie na tarasie. Także w międzyczasie robię całe meble na taras i jednocześnie naprawiamy sobie piec. Dzisiaj właśnie kolega ma być koło 8 i będziemy to dalej działać, żeby już go przyłączyć z powrotem do instalacji, puścić wodę i tak dalej, bo cała woda z grzejników jest spuszczona. No, zwracając do kotłowni, to dzisiaj będziemy właśnie to wszystko tutaj na nowo łączyć do instalacji, tylko teraz robimy to już mądrzej, po prostu tak, żeby dało się to wszystko odkręcić. Tutaj też jest ucięta rura. Odkręcić, a nie po prostu ucinać to, bo to jest masakiera, więc zrobimy teraz tutaj sobie łączenia wszystkie, żeby przy drugiej takiej sytuacji, jeśli by nastąpiła, było po prostu prościej. My wróciliśmy do domu, właściwie jest dzień kolejny. Wczoraj już nie było ani czasu, ani sił na to, żeby zabrać się za te papryki. Mikołajowi wychodzi kolejny ząb i ma ciężki czas. Zresztą ja pamiętam, jak mi ósemki wychodziły, jak te wcześniejsze zęby wychodziły, nie mam pojęcia. Jestem ciekawa, czy wy pamiętacie. Domyślacie się, jak wygląda ostatnie dwa dni. Trochę to trwa. Także tym się będziemy zajmować nieco później. A teraz zabieram się za robienie ciasta jabłecznika. Dostaliśmy od sąsiada jabłka. Już je pokroiłam tutaj. Więc zabieram się za przygotowanie ciasta. Dziękuję, Miki.
Super. Wyciągnęłam masło z zamrażarki. W ogóle super opcja, żeby przechowywać masło. Jak na przykład kupuję je na promocji, to biorę więcej i wkładam do zamrażarki. Po rozmrożeniu ono służy tak samo dobrze, jak służyło przed. Natomiast nie jołczeje, wiecie, możecie kupić na przykład 3 kostki masła, wiadomo, że ich nie wykorzystamy. Tak, będziemy bawić, no to zanim będziemy robić ciasto, to jeszcze się pobawimy. Natomiast to jest fajny sposób, patent przekazuję dalej, bo może Wam się przydać. Wszystko w sumie mam w temperaturze pokojowej, oprócz tego masła, także jeszcze jemu zostawiam chwilę czasu. Myślę nad jakimś obiadem, słuchajcie, takim delikatnym, żeby Mikołaj, miękkim, żeby Mikołaj mógł sobie zjeść. Nie wiem, czy próbowaliście kiedyś, natomiast w Lidlu czy w Biedronce są takie gotowe łososie. Szybsza opcja, też udało mi się kupić na promce, więc stwierdziłam, że dzisiaj będzie taki łosoś z puree, z ziemniakami i myślę jeszcze o jakiejś delikatnej surówce, ale to jeszcze nie wymyśliłam. Chyba pomidora po prostu pokroję i Mikołaj lubi takiego pomidora obranego ze skórki, więc to będzie jako obiad. No a tymczasem idziemy się bawić i pokażę Wam super taką zabawkę, którą miał mój brat. Wiecie, to jest taka plansza, niewymieniana, ma baterie od 15 lat, to jest niesamowite. I mamy takie różne te. To karetę. Masz karetę, tak. Bo jest blue. Kto jest w środku? Bingo jest w karecie. O, a damy radę ją wyciągnąć potem? Damy radę, dobra, no to super. Kupiliśmy wczoraj w Sinseju. Mikołaj był bardzo dzielny, tak? Chociaż był ciężki dzień, a mieliśmy cały dzień na zakupach razem. Co? Śrubki. Śrubki są tutaj, tak, są śrubki, zgadza się, ale nie będziemy ich rozkręcać, bo nie potrzebujemy. I jakiś czas temu byliśmy w Sinseju, upatrzył sobie tą karetkę, ale powiedzieliśmy, że jak będzie grzeczny, to może w przyszłości ją kupimy. No i akurat wczoraj wyszedł czas, że tak, że to był moment na zakupienie karety. A teraz wrócę do tego. O, to są takie plansze. I słuchajcie, nakładamy plansze, mamy zadanie, co służy do zabawy. Do tego jest taki długopis i wybieramy, no nie? Że na przykład do zabawy służy ta myszka. I wtedy tam się zaświeca na czerwono, że brawo, że działa, no nie? Że samochód zdalnie sterowany. No jak weźmiemy na przykład obrazek, to się nie świeci, więc fajnie, fajne, angażujące dziecko zabawki. Nie wiem, czy to jest gdzieś dostępne, poszukam, to spróbuję Wam dać w opisie jak coś. Natomiast tu jest tych plansz dość sporo. Jeszcze gdzieś są, o, tam jest jakaś następna, więc tym się zajmiemy. Czym się możemy bawić? Tym, no to musisz nacisnąć tam. O tak, zgadza się. Drabinka? No nie wiem, czy ta drabinka służy do zabawy. Chyba, że to jest taka drabinka na placu zabaw, tak? O, to jest jednak taka drabina, jak ma tata. I ona nie służy do zabawy. Albo tą, którą ma mama i ona też. Myszką, tak, możemy się bawić myszką. Tak. Bo wie nie grać. O jedzenie. Gruszka jest do jedzenia, nie do bawienia, zgadza się. Dobra, szarlotka już prawie gotowa, jeszcze zrobię tylko i wyłącznie górę, ale to jest chyba najdłuższa szarlotka, którą robię. Szybko się pochwalę ciastem i wkładam je do piekarnika. Zabieram się za szycie tej mojej rolety rzymskiej, takiej fejkowej trochę, żeby miała taki kształt rolety rzymskiej. Także już przygotowałam sobie maszynę, szukam pedału i zaczynamy. Dobra, wstępnie ogarnięte, teraz będę zszywała i dawała ostatnią listwę na sam dół, prasowała i wieszała. I w sumie to wszystko, tylko dotnę sobie te moje jakby fiszbiny w cudzysłowie. Idziemy otwierać? Tak. Daj mi dokument! Cześć! To jest moja koniaka! Traktor! Wow! Dobra, wnosimy. Chciałeś, pamiętasz jak wybierałeś? Zielony? Dobrze. To moja koszulka. Gdzie jest ta przyczepa? W drugim kartonie. Jeszcze jest przyczepa do tego, wiesz? To co?
poskładamy go. O, jaki nuka. Tak. Ja to zrobię. Dobrze. No to wyciągaj koła. Ty masz siedzonko. Wciskać czy nie? Nie. Ty musisz tak wciskać, nie? O, pokaż. Czy poska? O! Niesiemy przyczepę. Te worki na śmieci. Przyczepę! Proszę. Powiem ci, że ta przyczepa to całkiem fajna. No. No pewnie. Musimy to rozpakować tutaj. Przednie. Przyniesiesz mi koło? Nie? No, czekaj. Słuchaj, zobacz na koło. Musisz się nauczyć kierować. I siedzonko. Tutaj. Jest regulacja tego siedzonka. Można bliżej, dalej. Musisz sprawdzić, Mikołaj, wiesz? Jak potrzebujesz siedzonko. No zaraz będziemy na razie. Próbujesz, trzymasz dosyć dalej. No, chodź usiądź. To jest najbliżej. No, ale musisz sprawdzić, czy siedzonko jest dobrze dopasowane. Wejdź sobie, usiądź. Sprawdzimy, czy jest ok. Nóżki tutaj. Nóżki daj. Tutaj. Na to, no, drugą. I spróbuj pedałować do przodu. O, no, mocno nogą. To wyciąg to. To, dobra. I jak popisz tu, trzeba tym wjechać. I teraz tym zamach. No, jest. No, musisz silno popychać nóżkami. No, chcę dać trochę pomoże na początek. No i pchaj nóżką. Musisz się nauczyć pedałować. Ale się nauczysz. No, pedałuj. Mocno. Tak sobie prosto daj nogę. O, i teraz na dół. No. Jak jeździmy na rowerach, to właśnie mama z tatą tak muszą pedałować. Trochę zmieniamy, sprawdzamy, czy się da zmienić obciążenie, żeby jakby trochę lżej szło, bo ciężko jest Mikołajowi pedałować. W sumie sprawdzałam i tak dość dużo siły trzeba użyć, więc zobaczymy, może jak się przekręci na łańcuch w jedną albo w drugą stronę, to będzie lżej. No, możesz powiedzieć, co robisz. Hejo! Fajna gryla. Dobrze nagrywasz? Widać mnie? Teraz widać przyczepę. Nie udrał pinkę. Cześć! Cześć! Kocham cię! Nie ma mamy. O ty! Nie ma ciebie! Mogę ci ją wziąć. Spróbuj, Mikołaj, czy teraz się uda. Nie, musisz się sam nauczyć, Mikołaj.